Państwa serdecznie. Przeczytam dla Państwa fragment książki pod tytułem Kliwka, opowieść o foczce, która szukała mamy. Autorką tej książeczki jest pani Barbara Gawryluk, a ilustrację do niej wykonała pani Iwona Cała. Otworzyła oczy. Nad głową zobaczyła coś bardzo dziwnego. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziała. Nie było ani foką, ani morświnem, ani żadnym morskim ptakiem. Miało czarne kudły i wesołe oczy. Foczka próbowała unieść łebek, ale poczuła dotkliwy ból. Oj, przypomniała sobie o zderzeniu z podwodną skałą. Bardzo boli. Możesz mi pomóc? Zwróciła się do tego czegoś, co wpatrywało się w nią uważnie. Hał! Szczeknął czarny łeb. A potem poczuła miłe ciepło. To dziwne zwierzę położyło się obok i przytuliło do niej. Tak jak mama, kiedyś, tak dawno temu, że foczka zaczęła już zapominać. Mama powtarzała, że trzeba szybko dorastać, że nie czas na zabawy, że na focze dzieci czyha dużo niebezpieczeństw. Pokazywała sieci, rozciągnięte pod wodą, razem nasłuchiwały ludzkich głosów, pokrzykujących z rybackich kutrów. Ale mama nic nie mówiła o kudłatych, czarnych, cieplutkich stworzeniach. Na dodatek na pulsującej ranie foczka poczuła łagodne liźnięcie i ból stał się jakby mniej dotkliwy. Ale co to? Nad głową zobaczyła kolejny cień. I to był ktoś, przed kim ostrzegała ją mama. Człowiek. Co ty tu znalazłaś, czarna? Chłopiec podszedł do psa przytulającego się do białego futerka. Ach, to foczka, jaka malutka. Czarna, pozwól mi ją obejrzeć. Może potrzebuje pomocy. Pies odsunął się i chłopiec kucnął przy foczce. Uuu, paskudna rana. Nie bój się, powiedział łagodnie. Zaraz wezwiemy pomoc. Chłopiec wyciągnął telefon z kieszeni, gdzieś zadzwonił i coś komuś tłumaczył, a foczka wtulona w psa usnęła. Bardzo słaba, jak przez mgłę widziała ludzi, którzy ją badali, przenosili, wieźli samochodem, aż w końcu umieścili w cichym miejscu, do którego co chwilę zaglądała miła pani mówiąca delikatnym, spokojnym głosem. Tak, maleństwo, podleczymy cię tutaj, odkarmimy. Jeszcze wrócisz do swojej mamy. Do mamy? Foczka przypomniała sobie ostatnie chwile z mamą. Nie odpływaj ode mnie, córeczko, upominała ją mama. Tam są groźne skały, bardzo ostre. Niebezpiecznie jest nurkować w tym miejscu. Ale wszystkie focze dzieci lubiły brykać wśród skał. Nurkowanie było takie przyjemne. Właśnie nauczyła się tej sztuki. To nie było wcale trudne. Hop i do wody. Udało się i znowu hop. I do wody. I tak kilka razy. Aż nagle poczuła mocne uderzenie. Potem prąd morski niósł ją przez długi czas, a kiedy wypłynęła zamroczona bólem, nie znalazła nikogo ze swojego stada. Mamy też nie było. Co cię spotkało? Skąd taka głęboka rana? Zastanawiała się miła pani. Szkoda, że nie rozumiała foczego języka. Po kilku dniach rana się zagoiła, a foczka poczuła się znacznie lepiej. Czekała ją kolejna niespodzianka. Czas na przeprowadzkę, maleństwo. Pani w białym fartuchu zdjęła jej opatrunek, a potem otworzyła drzwiczki, przez które foczka popłynęła do dużego basenu. Witaj, mała. Przywitały ją dwie duże foki. Jak masz na imię? Na imię? Nie zrozumiała foczka. No, w fokarium każdy się jakoś nazywa. Ja jestem Rowek, a to Balbina. Tak na nas wołają ludzie. Na mnie wołają foczka, odpowiedziała foczka. A mama mówiła do mnie córeczko. He, he, roześmiały się foki, to wiadomo.
Ty tu na stałe czy na chwilę? Nie wiem, Foczka czuła się całkiem zagubiona. Podobno mam wrócić do mamy. Do mamy nie żartuj. Rowek odwrócił się do góry brzuchem i podpłynął do brzegu basenu. Mama jest daleko, mała szansa na spotkanie. Ucz się szybko i zmykaj stąd. Czego mam się uczyć? Nie zrozumiała Foczka. Dzikości, samodzielności, łowienia ryb, recytowali równocześnie Rowek i Balbina. Wszystko ci się przyda potem, w morzu. Czyli kiedy? Dopytywała Foczka. Kiedy to będzie? Ale nie doczekała się odpowiedzi. Rowek i Balbina odpłynęli brzuchami do góry, mocno udężając płetwami o taflę wody. Tymczasem przy basenie pojawili się goście. Dziękuję za wysłuchanie. Resztę oczywiście polecamy dzieciom do przeczytania i zapoznania się z dalszymi przygodami Foczki. Dziękuję.